on jest włodarzem, ja jestem włodarzem. My powinniśmy dawać przykład młodym ludziom, tak? I pewnych granic nie można przekraczać. Nerwy, to co buzuje, są już emocje przed walką. To tylko osoby, które walczą, są w stanie poczuć. Murański mnie dwa razy odepchnął, później mnie dwa razy kopnął, a młody mnie rzucił mikrofonem w głowę. Ja nie podniosłem ręki. To tak nie do końca jest boksdel też, że nie można tam powstrzymać emocji. Fame robi odprawę, mówi tak, nie może nic wychodzić, wszystko trzymamy, tajemnice firmy, kontrakty, że nagle pozwalają gościowi do stołu przynieść wydrukowany kontrakt Fenu. Czyli jeżeli ktoś nie miałby na przykład opcji wystawienia faktury, no to no nie wiem, pomożemy mu jakkolwiek, umowy, jakieś odzieło, cokolwiek, no. To co oni, lewe faktury pomagają załatwiać zawodnikom, to o co chodzi, ja się pytam. Jestem wolnym finansowo gościem i mogę sobie odpisać i chcę być polaryzujący. Że on może obrażać, bo jest bogaty. Ja mam 48 lat, tak, i w życiu wiem, że to bywa różnie. Ja też byłem bardzo bogaty, potem byłem biedny i miałem w swoim życiu wzloty i upadki, ale... Dzień dobry Państwu, najbardziej chyba, kurde, oczekiwana i hot osoba od wczoraj po tej konferencji, co to się stało. Witam z nami prezes Fenu, Paweł Jóźwiak. Witam wszystkich serdecznie, piąteczka. No i co, Pawełku, co to się wczoraj podziało? No kurczę, no co, no wesoło było, nie? Widzisz, sam muszę walczyć przeciwko wszystkim, tak? Bokser, dwóch prowadzących, cały tłum ludzi na trybunach ustawionych, jakieś słupy były odstawiane, no cyrk na kółkach, to po prostu czuję się jak Rocky Balboa, jak jechał na walkę do Rosji w Moskwie. A ty, faktycznie, no, faktycznie. Już ludzie tak piszą w internecie, dlatego to cytuję. No ale powiem ci, że... Kurde, ja, wiesz co, ja mam z tym trochę problem, no bo ja nie mam z Fejmem za dobrych relacji i wiesz, i tak głupio mi ich i czy krytykować, czy cię bronić, bo cały czas to jest odbierane, że ja ich atakuję, tak bo mam jakiś ten żal o wymówienie, mi jest dużo lepiej w hajlik, więc żalu nie mam, dobrze się stało, ale mam z tym problem, mówisz, tak to będzie odbierane, ale no muszę to powiedzieć, bo wczoraj jak to się oglądało, to normalnie ci współczułem. No tak, normalnie po ludzku, to były zaszczuty tam. No trochę tak, ale ja mam twardą psychę, także sobie z tego nic nie robię i ten, no jest... Wiedziałem na co się pisze, no tak, są, to tak. Także byłem przygotowany na to, ale nie myślałem, że aż to będzie takie niesmaczne w pewnych momentach, no bo są pewne granice, których nie można przekraczać, tak. A tutaj wszystkie granice zostały przekroczone, łącznie z kompromitacją Boksdela na sam koniec, gdzie gość, który jest włodarzem i robi najgorszą rzecz, jaką można zrobić w ogóle. Dwa dni przed walką. Się dwa dni przed uderzyć kogoś z piąchy w twarz, jeszcze gada jakieś bzdury, że mu wsadziłem palec. Mam filmik, gdzie już mówi, że nie wsadził. Oglądałem sobie ten materiał z konferencji, jeszcze sprawdzałem to w slow-mo i no pomyliłem się. A potem już nie wsadziłem, to po prostu on już nie trzyma ciśnienia, tak. Próbował się ze mną przepychać, widział, że jest słabszy, że nie może mnie przepchnąć, widział, że go mocno odepchnąłem i to była jego taka desperacja. No i tyle. No. Ja ci powiem, że on wczoraj, bo on nagrał dwa filmiki Boksdel po tym, jeden z kibla, tam zaraz po, i jakby się tłumaczył widzom, czemu to zrobił i mówi, że wy nie wiecie, użył takiego czegoś, że wy nie wiecie, jak to jest do widzów, do dzieciaków, jakie tam są emocje, że to nie wytrzymasz. Nerwy, to co buzuje, są już emocje przed walką, że to tylko osoby, które walczą, są w stanie poczuć. I ja wiem o tym, jestem tego świadomy, że to było nieeleganckie, że poszła piącha. Ja o tym doskonale wiem. Ale uwierzcie mi, że tam się nie myśli. No ja tam byłem i ja dostałem od... Murański mnie dwa razy odepchnął, później mnie dwa razy kopnął, a młody mnie rzucił mikrofonem w głowę. Ja nie podniosłem ręki. To tak nie do końca jest boksdel też, że nie można tam powstrzymać emocji. Ale, i moim zdaniem to świadczy o słabości. Ale jak nie trzyma emocji, to niech się weźmie za grę w szachy, albo nie wiem, no za jakąś inną dyscyplinę, za czy coś, to jest spokojne, a jak się nie nadaje do sportu walki, słuchaj, mimo, ja rozumiem, że to są freak fighty, że muszą być emocje, że muszą być jakieś przepychanki, nawet jakby mnie z liścia uderzył czy coś, to tak... Ale tego mimo wszystko nie popieram, ale to było co innego, bo krzywdy nie robi. To było przegięcie, uderzenie kogoś z pięścią w twarz, na ważenie, to jest pełne przegięcie, najbardziej przez włodarza, on tam jest włodarzem, on powinien być przykładem dla wszystkich zawodników, co robić, a nie robić, także no kurde, no sorry, no, on się do tego sportu zwyczajnie nie nadaje, no bo nie radzi sobie z emocjami i to był cios poniżej pasa i tego mu nie daruję. Ty wyszedłeś, ty zrobiłeś to samo, co ja dokładnie po face to face z Murańskimi, po prostu wyszedłeś, nie? Po tym, no tej piątce. Ja tak samo zszedłem z tej sceny, bo to już... No co wtedy więcej powiesz? Są jakieś granice. Mnie trzyma ochrona, dotykamy się głowami, się coś przepychało, on nagle mnie wali pięścią w pięści, w twarz bez partyzanta. Nie no, dramat, żenado, no ale... On nie trzyma ciśnienia, bo tak naprawdę... Miesiąc temu... No, że ta bomba, o której on, mówił. Nie, on dużo lepiej wyglądał, bo on wtedy się skupiał tylko na odchudzaniu i tak dalej. Teraz nażar się jakiś... Nie wiadomo jaki, jest cały zalany wodą, spuchnięty, już mu wszystko buzuje, nie trzyma ciśnienia. No. Bomba. Powiem ci, że to było takie, po prostu to było widać, że oni, wiesz, jeszcze taka troszeczkę odwrócona psychologia, bo ty jak wchodziłeś, to Boksdel zaapelował, żeby nie,
Żeby nie krzyczeli do ciebie. Na początku chcę powiedzieć, proszę nie wyzywać Jóźwiaka, bo sam się nim zajmę. To jest taki ruch, jak ostatnio Filip Zabielski zrobił. PiS można krytykować za wiele, ale tu jest dobry. I to jest takie, nie krzyczcie, nie krzyczcie, tu pokój, peace and love, nie krzyczcie na Pawełka i za chwilę będę cię. I odpał taki. Tam była, grupa była ustawiona, tak jak ostatnio, tylko już nie siedziała w pierwszym rzędzie, już tam ich poprzesadzał. No, a część ludzi to się do tego podłączyło, była za nim, wiadomo, że... No nie, no to on jest u siebie. Ale wiesz co, ja uważam, napisałem wczoraj takiego tweeta. Ja uważam, że jak kogoś gościsz bez względu w jakim charakterze, wiadomo, że ty jesteś jego rywalem, adwersarzem, nawet można powiedzieć wrogiem w cudzysłowie, dobra, ale dalej jest taka zawsze zasada, że jak kogoś gościsz u siebie, nawet wroga, to mu nie starasz się nie robić krzywdy. Nie wiem, posłańcy jak przychodzili, coś, wiesz, co chodzi. Poza tym my się bijemy, my nie bijemy się na ustawce pod Żabką, my się bijemy w oktagonie, tak? W sposób sportowy. Możemy się lubić, nie lubić, możemy robić show, wyciągać jakieś, kurde, na siebie pierdoły i tak dalej. Ale mimo wszystko, wychodząc do klatki, to jest osoba, z którą wychodzisz do klatki, która daje ci pola, to w jakiś sposób jeden i drugi darzy się tym szacunkiem. No, tak. I na ten szacunek polega na tym, że nie można pewnych granic przekraczać, tak? No kurde, to ja dzisiaj na face to face też mam go zęby, mam go zakotować, żeby jutro by nie było tak, walki? Tak, tu dużo ludzi, ja też właśnie widziałem, pisałem, że to było niebezpieczne, bo ogólnie ta konferencja i to wszystko odbywało się bardzo blisko walki. Zawsze to było najczęściej poniedziałek, sobota, nie? A tu jest dwa dni przed i te ciosy najczęściej były liście, czy coś tam, szły jakieś tam z otwartego, chyba Młody Murański walił, no ale nie włodarz. Z otwartego to dobrze. No, ale nie włodarz. No zgadza się, nie włodarz. Jeśli jakby mnie z otwartej uderzył, no to luz, no to naprawdę, ja mam twardy łeb i tak dalej, ale coś takiego, no to jest mega przegięcie. Z pionku, nie spotkałem się w swojej karierze jeszcze z czymś takim i nie wiem, czy na którejkolwiek freakfightowej federacji było coś takiego, że ktoś... Chyba Młody Murański Alana bodajże walnął z pionku. Tak mi się wydaje, ale też nie jestem pewny, ale chyba tam poszła bomba, no ale no to wiesz, no ale to jest kurde, wiesz co, po tych wszystkich oświadczeniach, po tym... No dobrze, ale my jesteśmy włodarzami. On jest włodarzem, ja jestem włodarzem. My powinniśmy dawać przykład młodym ludziom, tak? I pewnych granic nie można przekraczać. Wiadomo, możemy się ciąć, to jest show. Ludzie oczekują emocji, ja wszystko rozumiem. Zwłaszcza, że ty dużo tam brałeś na klatę i tak jakby nie... No nie, strasznie nie protestowałeś przeciwko pewnym docinkom ci. Mówię, no, dobra, to tak, tak. No ale co, jak się cały czas mi ciśnie, obraża, to co, mam się tak. Nie, ale mówię, to dobrze, jakoś tam przechodzi. Ja pewnie granic nie będę przekraczał, bo na wszystko, no, trzymam ciśnienie, wiem po co tam jestem, dlaczego i tak dalej, no ale on to przesadził, no to po prostu on się za każdym razem coraz bardziej kompromituje tymi ustawkami i tak dalej, tym co zrobił na sam koniec, dramat, no jestem nim mega zażenowany i coraz bardziej rozczarowany. Nie? Powiedz mi o tych, ten przyszedł, znaczy w ogóle też chłop przychodzi w kominiarce. Wiesz co, ja znam ochronę fejmu i uważam, że to jest bardzo, chłopaki są na bardzo wysokim poziomie, bardzo, normalnie. Bardzo. Nie, uważam, od kiedy chłopaki... Wewnątrz organizacji jest wszystko profeska, tak. Ochrona super. Dlatego też jak chłop wchodzi w kominiarce z czymś tam i dopuszczają do was, to nie uważam, że to był chłop z ulicy i wszystko takie, wiesz. No oni by go, przecież ja znam chłopaków. I dlaczego nie dostałeś pieniędzy? Szuba mi mówi, że ma menadżera znaleźć, który sfakturyzuje mi to. No bo nie wystawiłeś widocznie faktury, no to się nie... Szuba miał mi pomóc. Dwa razy Słuchaj, do niego dzwoniłem. Każdy zawodnik wystawia fakturę i na tej podstawie dostaje wynagrodzenie. To był generalnie, to akurat był który gość, który był zawodnikiem, tak? Który tam kiedyś walczył. Jak już zdjął gominiarkę, to zakładam, że tak, no nie pamiętam twarzy, ale była taka sytuacja, tylko tak. W ogóle bezsensowny zarzut, tak? Gościu w ogóle tak, Fame robi odprawę, mówi tak, nie może nic wychodzić, wszystko, trzymamy tajemnice firmy, kontrakty, nagle pozwalają gościowi do stołu przynieść wydrukowany kontrakt Fenu. Oni oczywiście o tym nie wiedzą. W przypadku nie ma, tak? Podszedł do goli i tak dalej. To nie jest przypadkowe. Facet z pretensjami wyskakuje Filip z konopi, bo nie dostał pieniędzy, po czym się przyznaje, że nie dostał pieniędzy, bo nie wystawił faktury. No kurde, mnie krew nie ma podstawy do jesteśmy wypłaty. Jesteśmy spółką z o.o., jak ja mam mu wypłacić? Przecież to jest kryminał za coś takiego, ze spółki wyprowadzanie pieniędzy. Jeszcze mówi, że Szuba mu obiecał załatwić fakturę. Mówię, jak Szuba? Członek zarządu spółki może komuś załatwić fakturę, a Gola i Boxdel mówią, że oni pomagają. Jeżeli ktoś nie miałby na przykład opcji wystawienia faktury, no to no nie wiem, pomożemy mu jakkolwiek, umowy, jakieś odzieło, cokolwiek. No. To co oni, lewe faktury pomagają załatwiać zawodnikom? To o co chodzi? Ja się pytam. Chyba jest jakieś prawo handlowe, prawo spółek i tak wszyscy wiemy, tak? Zawodnik walczy, jest spółka z o.o., albo walczy umowy o dzieło, albo że wystawia fakturę. Ten zawodnik w umowie miał, że ma wystawić fakturę. No i nie wystawił, nie masz prawa. Nie wystawia faktury, nie upomina się w ogóle, no przecież ja za nim nie będę biegał, tak? Żeby on fakturę przyniósł. I na sam koniec z pretensjami gdzieś ten, jakby co, nie mógłby do mnie napisać, panie Pawle, mam problem, takich sytuacji miałem dużo, ja zawsze zawodnikom doradzałem, jak założyć działalność gospodarczą i tak dalej, jak z tego problemu wyjść, także
pełna manipulacja i tutaj naprawdę... On podszedł i on rozdał wszystkim te kontrakty? Wszystkim przy stole siedzieli, no, wszystkim zawodnikom, wszystkim prowadzącym. Tajemnica kontraktu, nie zachowana w pełni. Oczywiście Hubert Przciwojewski i Pasut. Jego nie przygotowaliśmy tego, to jest człowiek z ulicy i tyle. Paweł, my nic nie widzieliśmy, to żadna ustawka. No tak nic nie wiedzieli, że gość wcześniej do Wojtka Goli podchodzi, coś mu szepcze na ucho i tak dalej. Wchodzi sobie w kominiarce, nie no, szok, nie? Tam jeszcze jakieś bombonierki, coś w ogóle tak. Ja dlatego, ja mówię, ja ochronę akurat, szanuję ich pracę, więc wątpię, żeby oni, wiesz, dopuszczali do pewnych rzeczy, jakby one nie były jakoś tam wcześniej dogadane. Nie wiem, takie jest moje zdanie. Wiesz, co mnie wczoraj uderzyło strasznie w tym, co Boxdel powiedział? On to powiedział już drugi raz. On powiedział to na pierwszej konferencji, że on teraz się czuje, on się dobrze czuje w tej roli i tak dalej, ale wczoraj poszedł krok dalej. Ja teraz się uważam, bo to dzieciaki oglądały. On generalnie powiedział, że on... Ja nie jestem stary influencerkiem z parasolem PR-owym, że muszę sobie teraz robić dymy kontrolowane, tylko jestem wolnym finansowo gościem i mogę sobie odpocząć i chcę być polaryzującym skurem, a nie stary jakimś nudnym bamboszkiem. Że on może obrażać, bo jest bogaty. Bo ja ci powiem co, taki ciąg myślowy, bo on powiedział tak, że ja mam pieniądze, więc się nie martwię, że stracę współpracę, nie muszę nikogo usiudawać, nikt mi nie musi za to płacić i ja kocham to i ja mogę obrażać. Czyli wy wszyscy biedacy, którzy musicie walczyć o współpracę, albo tych pieniędzy nie macie, których mogą wywalić z pracy, nie możecie. Ja w związku z tym, że jestem bogaty, to ja mogę obrażać ludzi. To mnie tak uderzyło, taki trochę wydźwięk, wiesz, no on tak cały czas twierdził, tak, ja mam taką pozycję, żadnych współprac, żadnych marketingowych. To jest młody człowiek, ja mam 48 lat, tak, i w życiu wiem, że to bywa różnie. Ja też byłem bardzo bogaty, potem byłem biedny i miałem w swoim życiu wzloty i upadki, ale nigdy się nie zmieniłem, czy miałem w portfelu 5 złotych, czy 5 milionów, zawsze byłem taki sam, bo znam życie. A niestety, pieniądze to nie jest wszystko i jeśli słoma z butów ci wystaje i nic z tym sam ze sobą nie zrobisz, to ci nie pomoże ani zegarek Rolexa, ani garnitur Armaniego. Niestety, i tak jest tutaj w tym przypadku, nie? No było to takie, mówię, kurde, uderzające, a on jakoś tak się fajnie ułagodził. Ten Boxdel z grudnia, gdzie mówił, że tam jest chory i tu przepraszam, mam problemy, nie będę wstawiał filmików, taki, wiesz, mnący czapkę, który jakby zyskał tą sympatię, tam nikt nie wiedział, co z tym zdrowiem i nagle... PR-owe zagrywki i tak dalej. No to i nagle wyskakuje. Słuchajcie, pieniądze nie są najważniejszą rzeczą w życiu, one ułatwiają pewne rzeczy, ale nie są gwarancją szczęścia wcale. Z pieniędzmi jest łatwiej, ale to, że masz pieniądze, zobacz, ile jest ludzi z pieniędzmi. Sam jest problem, jeszcze martwienie. Depresja i tak dalej. Trzeba być sobą, trzeba mieć jakieś zasady. Trzeba się ich trzymać, a on łamie wszystkie zasady, nie? To przejdźmy chyba do najważniejszego pranku, którą chciał zrobić, co też internet jakoś odebrał, bo na początku było tak na nie, a później tak, wydaje mi się, na twoją korzyść z tym dzieciakiem. Słuchajcie, dzieciak jest zagubiony, tak? Pogubiony przez ten świat internetu, on teraz w tym roku skończy 17 lat, z Boxdelem nagrywał, gdzie miał 15 lat, czyli już troszeczkę za wcześnie był wciągnięty ten świat. Przyjeżdżał na Fame, pisał do mnie, do Kasiusza, żalił się, że Boxdel go odtrącił, jak go traktował i tak dalej, ile mu krzywdy w życiu narobił, różne historie mi naopowiadał i tak dalej. Miałem się skontaktować z jego matką, w ogóle o tym wszystkim porozmawiać. Mówi, że Boxdel go straszy, terroryzuje. Ja chciałem temu chłopakowi pomóc, tak? Najzwyczajniej się działam, mam otwarte serce, jestem dobry do ludzi. Wiadomo, że to jest świat free fightów. Przy okazji też się chciałem coś dowiedzieć o Boxdelu, żeby też mieć w razie czego, jakby on przeginał, wymyślał jakieś prowokacje na mój temat, żeby też mieć jakieś argumenty. Chociaż powiedział mi różne rzeczy, wcześniej jeszcze, których tak naprawdę nie chciałem. Właśnie to jest ujawnić. Ciekawe. I zarzut Boxdela, że ty w sumie nie użyłeś bisekcji. To było najlepsze, że on ci powiedział... Tak. A ty mówisz, ja tego nie użyłem. A Boxdel, oczy ci się zaświeciły wtedy, jak to powiedział. No. Na rozmowie z Kacprem słyszałem, że zaświeciły ci się oczy, że chciałeś wyjechać z tym, że jestem biseksualny. To jest właśnie im plus, że takich rzeczy nie użyłeś, nie? Bo to było tak. Małolat rzeczywiście był skrzywdzony przez Boxdela, odtrącony. Boxdel mu kiedyś zabrał konta z YouTube'a, nie zapłacił mu pieniędzy i chłopak był na niego zły. To jest młody człowiek, tak? Mm-hmm. To jest bardzo młody, łatwo go zmanipulować, tak. I tak dalej. I on naprawdę chciał do tego Boxdela nagadać i tak dalej, ale w pewnym momencie widocznie odezwał się do Boxdela i zaczął powiedzieć, że ma kontakt ze mną i tak dalej. I Boxdel zmienił grę i wszystko się zmieniło. I stąd tak. To właśnie nagranie, jak już to dzwoni do mnie, tak. Że nie przyjedzie na galę, by miał przyjechać na Fen, oczywiście za zgodą mamy, miał mi wysłać numer do mamy i tak dalej. I wtedy Boxdel sobie wyczuł i po prostu już go zmanipulował. Mówi, no dobra, jak tu mam coś zrobić pod górkę, to lepiej tutaj już wiaka wbić na minę. No i tyle tam, no, taka ustawka. I to jego takie, że wiesz, że 16-letnim chłopem 50-letniego spotkać, taka sugestia, ale wiesz, to takie sugerowanie czego? Zmieni zdanie. No.
Ale takie sugerowanie czego, że starszy facet z takim młodym gościem, bo to też jest co to, co powtarzają. Takie sugerowanie czegoś, no takiego niezbyt ładnego. Jest z nim zresztą wywiad, teraz go oglądałem, bo ludzie mi wczoraj powysyłali, że sprzed jakiegoś czasu, nie? Że powiedział mi tak, że nam na Instagramie wysłać, to jest ktoś z Prime'u, nie? Wysłać mój numer telefonu i tam napisać coś, i on dał mi followka dzisiaj rano i odpisał mi coś tam, nie? Mówił, że właśnie, że miał już kontakt z kimś od was już wcześniej, że rozmawiał, że chce tą walkę u was, no i właśnie, że tam go Boxel doszukał. Mówił o pewnych fajnych rzeczach, ustawkach, czyli że Boxel podjeżdżał Lambo i kazał mu się zdziwić. No po prostu powiedział mi, nie, przed tym, że przewiezie mi się Lambo, ale muszę dobrą reakcję zrobić, bardzo dobrą. Okej, okay, to jest, nie wiem, to szczerze myślałem, że to było takie naprawdę, że po ciebie podjechał i ty pierwszy raz widziałeś to Lambo. Czekaj, co było takie nieustawione na pewno? Nie wiem, chyba nic, ale mi się wydaje, że gdyby nie ustawiał tego, to na pewno lepszą reakcję bym miał, nie? I ten redaktor mówi, a to była ustawka? To tak się nie, Boxel mówił, że mi się tak zdziwił fajnie. Także tam od wcześniej były jakieś planowane różne rzeczy. Na Boxela i tak dalej, teraz widzę, to pousuwał nawet z Instagrama, ale w internecie nic nie ginie, ja mam na wszystko screeny i tak dalej. Ale mówię, nie chcę pogrążać tego młodego człowieka, wybaczam mu, bo jest młody, zagubiony. On jest ofiarą tej sytuacji, ofiarą największą. Tej sytuacji, no. Nie ty, nie Boxel, tylko on bidny, bo on jest taki, szkoda, tak jak piłeczka odbijana. Idź do tego i do tego. Szkoda mi go, po prostu zostanie wykorzystany, jak już nie będzie potrzebny Boxelowi do niczego, bo skończy się epizod konfliktu ze mną, no to wtedy już go znowu, że to wstawi na boczny tor. Szkoda, bo to mega, jak i młody chłopak i taki widzę zerowany, niepewny siebie, taki troszeczkę, no ja no, też widzę, byłem młody kiedyś i no to wiadomo, w takim wieku, no nie ma jeszcze doświadczenia życiowego, łatwo go zmanipulować. Zwłaszcza wiesz, no wy jesteście, zwłaszcza Boxel, no internetowym, wiesz, zasięgowym, to tacy młody takich, no chcą, słuchaj, każdy młody chce być influencerem, jakby to było coś fajnego, ale każdy młody chce, więc ludzi łatwo tego. Dobra, słuchaj, może wyjaśnimy raz na zawsze sytuację twojego włodarzostwa. Czego miałbym udawać? Nie możesz się przyznać do bycia włodarzem Prime, bo chyba... To dlaczego Skolim nazywa cię swoim szefem, włodarzem Prime? Ale no to czemu tam nie... No kłamiesz, bo wszystkich oszukujesz, że się i tak nie przyznasz do tego, więc... Ja się nie muszę tłumaczyć za Prime. Jakbym chciał być włodarzem, to bym był. Ja mogę cały czas o tym samo mówić. Dlatego pomyślałem, że ma zadzwońmy do prezesa, czego nie można w konferencji. Gdzie jest profesjonalizm Pasuta, Roberta Pasuta? Się pytam, kurde. Wszystkie ciężkie pytania tylko do mnie. A do Boxdela jedno ustawione pytanie o sterydy, gdzie ten już miał przygotowane, że bierze sterydy, ale w sumie to powiedział, że jakieś naturalne sterydy bierze. To nie wiem, witaminę C chyba bierze i proteiny, nie? Tylko szkoda, czemu jest taki zlany teraz, nie? Może w czopkach. Wiesz co? Także po Robercie Pasucie się dużo więcej spodziewałem, tym bardziej, że trenowaliśmy w jednym klubie. Myślałem, że jednak prowadzący, to nie to jest po to, żeby prowadzić, żeby wzbudzać emocje, ale nie można być, ja rozumiem, że mu fame płaci, a nie Jóźwiak, no ale żeby być aż tak stronniczym, no to kurde, to niech się nie bawi w coś takiego, bo prowadzący to też jest jakieś dziennikarstwo, a tak. Dziennikarz obowiązuje jakaś obiektywność, tam zabrakło tego. No, nie ma obiektywności, ja przed nie sekundą... Mówię, dramat, nie? Zobaczą różnicę, jeśli Boxdel będzie miał tyle jaj, żeby wyjść do tego rewanżu ze mną na fanie, to zobaczą różnicę, jak się zachowują włodarze, jak się zachowuje ktoś, kiedy gościk włodarza innej federacji. Mnie się wydaje, że chociaż macie zapisane w kontrakcie, że do tego nie dojdzie, że on tam nie przyjdzie. Tak mi się wydaje. Nie wiem dlaczego, mam takie wrażenie, że po prostu po tym, co tu się dzieje, słuchaj, są dwa scenariusze. Albo zachowacie się bardzo dobrze, co ich postawię w złym świetle. Albo zachowacie się tak jak oni, co on się też tam... bo będzie atakowany. I z tych dwóch powodów, obu scenariuszy, myślę, że on zrobi wszystko, żeby tam nie pójść. Ludźmi, bez względu na to, co oni mi zrobili tutaj, czy zrobili, ja nie wyobrażam sobie, żebym się tak zachowali, bo to tak. Jest... Sorry, ale wiesz, no on tego nie wie. Mówię, on dwa scenariusze przewiduje, że albo będzie miał tam czego by nie chciał, albo znowu zachować się super, co też go postawi w świetle. Będzie miał wkładce. Ja takiego syfu nie będę robił, bo się czymś takim brzydzę po prostu i wszystko ma swoje dla mnie granice. Ja rozumiem świat tych fajnych emocji, ale są pewne granice, których się nie przekracza. A to jest po prostu za grubo, nie? To co się tutaj dzieje, to jest po prostu cyrk na kółkach, nie? Słuchaj, zanim przejdziemy do walki, bo pogadamy sobie trochę tam jak to widzisz i w ogóle jak forma, to może zadzwońmy do prezesa i niech prezes powie, kto jest prezesa, albo kto jest włodarzem, może... No też Bagieta wczoraj jako zawodnik, no, widziałem tam ludzie, wstawali w internecie, wypowiadał się na mój temat, że ja nie jestem żadnym włodarzem, że jestem tam bardziej takim pomocnikiem, mentorem i tak dalej. Co to za argumenty, ale że jak ja negocjowałem umowy. Jakub Borowicz u mnie jest rzecznikiem prasowym w Fenie. I przy okazji jest matchmakerem i on też z zawodnikami ustala umowy, tak? Dostaje ode mnie, rzuca jakąś propozycję i Paweł, Fenie, klepie mi takie kwoty, dlatego mówię, tak, gadaj. No i to tak samo ja też w Prime działam, tak?
właściciele, wspólnicy mojej Svenu dają zielone światło na takie stawki, że na tym tak. polega pomoc. To chyba jest normalne. Czyli kto powiedział, że włodarz musi ustawiać stawki? Włodarz jest od tego, żeby podpisywać kwity przede Zwłaszcza wszystkim. Zwłaszcza w Sejmie ci włodarze mają podzielone funkcje i też tam nie jest. Tam Pasternak podpisuje, gada o bołach, ten o tym, tamten o tamtym. To nie ma tak, wiesz, że akurat włodarz musi czegoś. Co to za argumentacja, że ja nie chcę być postrzegany jako hipokryta, że źle się wypowiadałem kiedyś o frikach i tak dalej, że go bagatelizowałem, a teraz nie chcę się przyznać, że jestem włodarzem Prime'u. No ale jakoś powiedziałem publicznie, rzeczywiście źle oceniłem rynek frików, wyciągnąłem wnioski, to był mój błąd, zmieniłem zdanie i dlatego też między innymi jestem w Fejmie i sam się stałem freakfighterem. To z czym miałbym problem, żeby powiedzieć, że jestem włodarzem Fenu? Prime'u, przepraszam. I jak były dwie edycje, pierwsze były bardzo dobre, to też mówiłem, że tylko pomagam. To nie jest tak, że jak było, było dobrze, to mówiłem, że jestem włodarzem, a jak teraz dwie gale były gorsze, że nagle się chowam. Cały czas mówię to samo, a oni, nie wiem, jakieś argumenty, że mówią do mnie ludzie włodarzu. No, jestem postrzegany jako włodarz, bo jestem włodarzem od 10 lat jednej z największych federacji w Polsce. Fen. I gdzie w świat MMA bym nie poszedł, nawet bym poszedł pomagać, nie wiem, przykładowo do PL MMA, to też się ludzie będą do mnie zwracać, prezesie, włodarzu i tak dalej, bo tak jestem postrzegany i ludzie w ten sposób mnie widzą i to jest normalne, tak? Tak samo jak ktoś kiedyś był premierem, to dożywotnio jest tytułowany premierem, bo tak już zostaje. No, tak. Premier i prezydent dożywotnio są tytuły, które zostają. Ale no masz rację. Dla mnie to jest takie, wiesz co, zwłaszcza, że ty się przyszedłeś tam... O, odzwania. Dobra, to może załatwmy. Cześć Tomku! Halo, no cześć, cześć. Jesteś na antenie, więc nie mów rzeczy, przez które możesz wziąć rozwód albo stracić cały majątek. Prezes Prime'u to ma grubo na koncie. Prezes Prime'u ma grubo. Ja jestem tutaj z Pawłem Jóźwiakiem i wiesz co, bo nagrywamy program a propos tej wczorajszej sytuacji, wczorajszej konferencyjnej. Czy ty mógłbyś jako prezes zarządu Prime wyjaśnić widzom wszystkim, a zwłaszcza pracownikom i prowadzącym konferencję Fejmu, jaką rolę ma Paweł formalnie? No pewnie, że mogę. Przecież Paweł nawet ostatnio na konferencji, po pierwszej konferencji u Tomka, na wywiadzie u Tomka Majewskiego po pierwszej konferencji Tomkowi nawet tłumaczył, co było pewnym rodzaju memem. Potem się okazało, że Tomek Majewski po kilku latach współpracy z Fenem i na kilku galach Prime'u dalej nie wiedział, kim jest Paweł z którejś z tych federacji. Mhm. Ale nie, no jak najbardziej to mogę wyjaśnić. No co, ja jestem prezesem w Prime'ie. Paweł jest prezesem FEN i jako, że Paweł już kilka lat, 10 lat działa w sportach walki i mamy wspólnych znajomych, czyli współwłaściciele Prime'u są również współwłaścicielami FEN-u, więc się znają z Pawłem już kilka lat, więc stwierdziliśmy, że warto wykorzystać wiedzę Pawła i czerpaliśmy z niej, to nigdy się tego nie ukrywaliśmy. Zarzucano. Można powiedzieć, że Pawłowi zarzucano, że rozmawia z zawodnikami, czy podpisuje kontrakty. Rozmawia tak, natomiast podpisuje absolutnie nie, bo nie ma takiej mocy prawnej jako Prime, więc to za daleko poszło. Natomiast... Czyli jego podpis byłby nieważny w sumie, tak? Jak nie pełni formalnej funkcji, czyli nie mógłby podpisać, czyli to jest bzdura, bo to by miało błąd prawny z góry, tak? No to oczywiście, no to nie jest pracownikiem nawet jako, nie wiem, B2B, czy jako swoja własna spółka, czy coś. Nigdy nie był pracownikiem Prime'u, natomiast po koleżeńsku z nami działał. Na pewno rozmawiał z zawodnikami, no bo kto jak nie kto, ale no Paweł na przykład, no będzie lepiej ode mnie znał się od kogoś innego Rutka z KSW. No to na pewno sportowe, czyli ze sportowcami na pewno rozmawiał, no bo miał lepszy kontakt. Tak dalej, no pierwsze sam się mógł zapytać, czy przez swoje znajomości w branży, czy jest jakieś zainteresowanie i tak dalej, a potem już przekazywał, czy to mi, czy to Kasiowi, czy wspólnikom bezpośrednio już do kancelarii prawnej na podpisywanie. A i kto podpisuje formalnie, Tomek, jeżeli możesz to zdradzić? Twój podpis widnieje, czy czyj? Na umowach z zawodnikami. Jedyną osobą upoważnioną i formalnie prawną do podpisania kontraktu jestem ja. Okej. Okay. Posiadam jednoosobowy zarząd. Okej. Czyli tylko ty, nawet nie Kasiusza, podpis tylko twój, tak? Kasiusz jest tam włodarzem, ale formalnie ty podpisujesz umowy w Prime'ie.
Nie tylko ja, nawet nie wspólnicy, no bo zarząd jest jednoosobowy. No właśnie, wyjaśnijmy słowo włodarz. Włodarz tak, to jest osoba albo, która ma uprawnienia, że tak powiem, prawne do podpisywania, czyli w tym przypadku prezes zarządu Tomasz Bezdrąg, albo włodarz taki, który jest od tego, żeby siedzieć za okrągłym stołem, włodarz medialny i tak dalej, to jest to właśnie Casio. A jakim ja mogę być włodarzem, skoro ja ani nic nie podpisuję, ani nie siedzę za tym medialnym stołem, nie siedzę na tronie, to, że pomagam w projekcie, to chyba nie jest tajemnica. Tak? To ktoś na siłę chce powiedzieć, że Jóźwiak jest włodarzem. No to jest logiczne, jeżeli masz duże doświadczenie, że korzystają. No przecież wszyscy znają Pawła i Paweł nie chodził w masce czy coś, żeby się ukrywać. No zawsze był sobą i tyle. No. A że lubi... Paweł, a że lubi ścianki, więc często był widywany. Nie, że ja lubię ścianki, czy nie lubię, tylko jak mnie dziennikarze proszą, jestem taki, że nie boję się trudnych pytań i nie odmawiam wywiadu. No dobrze, tak skończyłeś, bo myślałem, że że lubi, myślałem, że powiesz wypić albo co więcej, ale dobrze, ścianki to jeszcze przechodzi. Słuchaj, dobra, a mogę spytać jeszcze, nie wiem, czy wy chcecie o tym gadać, ale jak to już tak rozkładamy na części pierwsze Prime, o ile to oczywiście nie jest tajemnica, bo jeszcze jest pan Szuba, tak? To jest co? Też włodarz, też w spółce zarządu, żeby znowu nie było następnych pytań, kto co, jak on się czepiał. Jest wspólnikiem, tak? Tak, jest udziałowcem. Bartek Szuba jest udziałowcem i wspólnikiem w Prime. Dobra. I tak samo Bartek Szuba jest udziałowcem i wspólnikiem w Fenie. I dlatego to jest osoba, która jakby łączy, to jest jedna osoba, która łączy te dwie federacje tak formalnie. Nie, jeszcze Kamil Birka jest, bo Kamil Aha, Birka dobra, dobra. Tak samo ma udział i tu, i tu. Fenie, tak. Dobra, a ty tylko Fen. I stąd też Paweł jakby przyszedł tu, no bo jego wspólnicy z Fenu działają w Prime, więc im pomaga. A ty jesteś całkiem tylko w Prime, nie jesteś w Fenie, tak? Fenie jest, dobrze o tym wiesz. Ale Fenie jest na zasadzie umowy B2B, ale tam pełni zupełnie... Ja nie wiedziałem! Ty dobra, to ułatw mi walkę w Fenie. Nie, nie wiedziałem, Tomku, myślałem, że jesteś tylko Prime. Ja jestem podwykonawcą, moja firma jest podwykonawcą, działam na zlecenie Fenu. Okej. Organizuję im różne rzeczy, natomiast nie mam żadnej... Tam nie masz żadnej mocy, żadnej funkcji w zarządzie. Nie, jestem po prostu podwykonawcą. Dobra, dobra. Podwykonawcą. Dobra, dobra, dobra. Czy wszyscy w Fejmie wszystko zrozumieli? No nie wiem, bo jak Michał Bozdel przecież w wywiadach do mnie mówi, to bezrok, a to chyba ten bezmózg, no to teraz niech się zastanowią tam, wiesz, to Michał tyle razy mu tłumaczyło, no już wiesz, kto jest kim, to może teraz zrozumie, to może teraz taktywa przejdzie na kogoś innego, jak dalej nie zrozumiem. Dobra, dobra Tomku, nie przeszkadzam ci, pracuj sobie, my tu gadamy dalej, dziękuję. Pozdrawiam, cześć. Hej. No dobra, mam nadzieję, że mamy to wyjaśnione, zwłaszcza, że... No dobra, dobra, słuchaj, przejdźmy do może walki, to wszystkich interesuje, już jutro, tak? Tak. Jak się czujesz? Can't wait, nie? Zajebiście, nie? Tak? Mega forma, jestem bardzo dobrze przygotowany i... Już się nie mogę doczekać. Masz przewagę warunków, tylko ta klatka niestety niweluje dużo przewagę, bo wiesz, tam nie dystansu. Ja uważam, że dla ciebie lepszy by był oktagon. Znaczy, ja nie mówię, że tutaj niestety nie poradzisz, ale wiesz, przewaga zasięgu, mógłbyś dystans trzymać. Tutaj tego dystansu nie potrzymasz. Spokojnie, nie będę zdradzał swoich planów. Okej. Mega mi pasuje ta klatka, tak? I on tą klatką rzadko sobie zrobił pod górę. Okej. Ja po prostu, wiesz, tak jak się patrzy na warunki fizyczne z boku. Lepiej według mnie, no znam się trochę na tym sporcie, może nie mam jakichś mega upiejętności, ale walk się bardzo dużo oglądałem w swoim życiu i trochę to wszystko kumam, tak? On by w większej klasce miał większe szanse, nie? Okej. Wy tam macie co, pełne MMA, tak? Tak. Łokcie? Nie, normalne, standardowe MMA. A, trzy rundy? Trzy razy trzy, czy trzy razy dwa? Trzy rundy po trzy minuty. No. I wy, okazuje się, że to wy wczoraj tutaj siedział Paweł, Piotr Jarosz, za chwilę puszczam z nim film, i to okazuje się, że bo z względów tam technicznych, to wy jesteście w sumie i main eventem, bo wy jesteście ostatni. No to myślę, znaczy wiesz, nazwa jest niby łaszczyk Ferrari, ale wy jesteście ostatnią walką. Nazwa nazwami, ale ja myślę, że dla wszystkich fanów to jest prawdziwy main event tej gali. To nie oszukujmy się, ta walka to jest najwięcej złej krwi, najwięcej emocji, starcie dwóch włodarzy. Tak. No i to powinien być main event. Zresztą tak od początku się umawiałem z Fejmem, potem już z każdym dniem, jak już bliżej umowy, to potem był main event, potem trzecia walka, skończyła się chyba jako czwarta, ale tutaj będzie pierwsza. Będzie pierwsza, bo Paweł mówił, nie chcą tego... W ogóle oni chyba tutaj doszli do wniosku i posłuchali ludzi, bo zawsze gale fejmowe były, jak były oceniane przez kanały komentarzy, przez ludzi tam robione były ankiety, jako strasznie rozciągnięte, najbardziej ze wszystkich. Bo oni mieli koncerty, losowania tych, wiesz, nagród zawsze i zmiany tych ringów i chyba poszli po rozum do głowy i teraz nie ma już koncertów i robią to szybko. No
mądra decyzja. Mi tak naprawdę to wszystko jedno, czy to by była czwarta walka, czy pierwsza, czy ostatnia. Nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Ja tam wchodzę i robię swoją robotę. Jestem zdeterminowany bardzo i naprawdę już chcę tego. Dobra, ja cię też nie będę trzymał, sobie wracaj tam. A powiedz mi jeszcze, a w Fenie macie umówione dokładnie na której gali, co, jak? No ile możesz zdradzić? Nie, mamy dogadane, że rewanż musi się odbyć w ciągu roku. W ciągu roku od tej walki? Tak, tak, tak. Także spokojnie, mamy czas, no teraz nie myślimy jeszcze o rewanżu. Tak, tak, tak. Skupiamy tak. się na tej pierwszej walce, zobaczymy co się wydarzy i tak dalej. To wiadomo, że kluczem do rewanżu jest to, co się wydarzy w pierwszej walce, żeby ten rewanż miał jakiś sens, jakieś emocje. Tak, no spokojnie, ja teraz kompletnie o tym nie myślę, dla mnie najważniejsze jest 3 lutego. Sfokusowany jesteś tu. Wjeżdżam tam i rozerwę jego na strzępy. Nie? Wczoraj coś, Gola coś wspominał, że on jak ten przegra, to nie będzie chciał, a tak będzie chciał, że co, że walczyć z tobą? Tam coś przebąkiwał? No, nie wiem, co on gadał. Ale coś było, nie? Że on, jak bokser wygra, to on nie ma sensu już ta walka, a jak nie, to on będzie chciał walczyć. Nie, ja chcę gadać teraz o Wojtku, teraz się skupiam na dobra, ale dobra. Kolejne wątki będziemy poruszać już po tej walce, także spokojnie. Teraz mój cel jest jeden, nie? Słuchaj, no to co? Powodzenia jutro. Wracaj, działaj. No i będziemy obgryzać paznokcie. Niestety ja w domu nie będę na gali, ale będę oglądał. Trzymaj mocno kciuki, ja pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Bądźcie ze mną, wspierajcie. Chciałem też podziękować wszystkim tym, co mnie wspierają, co doceniają to, że sobie dobrze radzę w tej paszczy lwa. Dziękuję wszystkim z całego serca za te wszystkie dobre komentarze, ciepłe słowa, te wiadomości, co do mnie wysyłacie. Obiecuję, że w piątek dam z siebie wszystko, żeby wygrać ten pojedynek i nauczyć bąbelka pokory. Pozdrawiam. Piotr. Pozdrawiam. Ostatni jeszcze taki postscriptum. Powiedz mi, czego się spodziewasz się, bo macie face to face. Bo znowu macie takie face to face jak my z Murańskimi, czyli takie, że znowu będziecie jakby rozmawiać, tak? No i może... To już wszystkiego się tutaj spodziewam. Ale może mam nadzieję... Tak ja myślę, że już po tym, co się stało wczoraj i po tym, że nie było tego palca w oku, on dojdzie, że to będzie... Mam nadzieję i życzę tego sobie, bo naprawdę dzieciaki na to patrzą, nie, no, że też Michał powstrzymasz się i będzie to spokojna to rozmowa. Co on zrobi, to po prostu nie, no brak mi słów. Ja już tu, dobra, już się przyzwyczaiłem, że mi wyzywa, to na mnie nie robi wrażenia. Ale wczoraj to się naprawdę zagotowałem. Tak, widziałem. Pomimo, że ten cios był damski, nawet tego ciosu nie poczułem. Ale, no ale... Ale no kurde, dwa dni przed walką. No sorry, kurde, no przed walką, przy takim face to face, gdzie praktycznie tylko się głowami przepychamy, no ja rozumiem, jakby liściami trzasą, że no to luz, to jesteśmy facetami, no ale kurde, spiąchy kogoś, kurde, tak. W ryj, no tak. Przed walką, no kurde. Miejmy nadzieję, że dzisiaj będzie spokój, bo mówię, bo po tych wszystkich statementach, oświadczeniach, że będzie spokój, że nie będzie tej przemocy, promowania, po tych wszystkich filmach, nie wiem, ale się dowiem i tak dalej, to co się wczoraj stało, było bez sensu. Jedno zaprzecza drugiemu, tak. W ogóle, no to... Także miejmy nadzieję, że dzisiaj będzie spokój, że Michał się powstrzyma, że się ludzie powstrzymają i wiedzą, co to jest gość u kogoś i że jak się powinno traktować i że będzie to się miło oglądać, a nie tak wczoraj. Pozdrawiamy. Zobaczy, co to znaczy być gospodarzem i do czego zobowiązuje byciem gospodarzem, jeśli oczywiście dotrzyma słowa i przyjdzie na rewanż na Fenie. Dziękujemy wam bardzo. Dziękuję. Pozdro.